Witajcie w kolejnym odcinku EV News. Na samym początku przypominam o moim sklepie evpark.shop, gdzie możecie kupić różne akcesoria do samochodów elektrycznych oraz vouchery na jazdy różnymi samochodami elektrycznymi w mojej wypożyczalni EV Rent. Możecie sobie kupić komuś na prezent albo sobie, jeżeli chcecie się jakimś elektrykiem przejać, więc serdecznie zapraszam do sprawdzenia oferty. I dodatkowo zapraszam Was na EV Experience, czyli największe wydarzenie w branży elektromobilności w Polsce, które odbędzie się już 26 i 27 maja. Bilety możecie sobie kupić w opisie tego filmu, macie link i możecie tam na tym evencie spotkać się ze mną, spotkać się z wieloma osobami z branży elektromobilności oraz przejechać się wymarzonym samochodem elektrycznym i go wypróbować. Także zapraszam do skorzystania. Na sam początek informacja sprzed kilku dni. W Warszawie już pojawiła się pierwsza koparka, która rozpocznie budowę superchargera. Nie wiadomo, kiedy będzie otwarcie oficjalnie, kiedy będzie otwarcie superchargera, dlatego że samo wybudowanie stacji ładowania nie świadczy o tym, że ona tam już będzie od razu działała, bo z mocami przyłączeniowymi w Polsce jest różnie, więc ta stacja ładowania może być uruchomiona później, ale już jest pierwsza koparka. Już tak naprawdę w przyszłym tygodniu rozpocznie się tak na poważnie budowa największej superchargera Tesli w Polsce. Będzie tam prawdopodobnie 14 stanowisk. Będą to prawdopodobnie superchargery trzeciej generacji, czyli będą ładowały z mocą do 250 kW. Nie mogę się doczekać i będę Was update'ował na bieżąco. Portal Tesla Mag twierdzi, że w tym tygodniu rozpoczęła się produkcja Tesli Model Y bazowej z napędem na tył z ogniwami LFP, czyli litowo-żelazowo-fosforanowymi, dostarczanymi przez BYD. I to jest duża nowość, bo BYD do tej pory nie dostarczało ogniw dla Tesli, a teraz już to robi i podobno już produkcja się rozpoczęła. Nawet są osoby, które poinformowały, które mają zamówione modele Y, te bazowe, w Niemczech, które poinformowały, że już numer VIN świadczy o tym, że są one wyprodukowane w Berlinie. I to jest duża nowość. To są ogniwa prostopadłościenne, więc są inne niż do tej pory stosowane. Są już to baterie strukturalne, ponieważ w Niemczech, w fabryce pod Berlinem, Tesla już stosuje maszyny odlewniczone, już pracują. I faktycznie są już wykorzystywane, więc tutaj mamy kolejną nowość. Wpłynie to prawdopodobnie na cenę, być może wpłynie to na zasięg, no ale to jest duża nowość, która w tym tygodniu się pojawiła. No i zasięg jakoś tutaj znacząco nie wzrośnie, bo to będzie raptem kilkanaście kilometrów, ale to i tak jest kolejny krok naprzód. Peugeot zaprezentował nowy wariant E2008. Jest on nadal budowany na platformie ECMP, ale tutaj ważną rzecz chciałbym zaznaczyć, bo bardzo mocno wzrosły mu parametry. Wzrosła mu pojemność baterii z 50 do 54 kWh, no i zwiększyła się moc silników. I tutaj chciałbym się zatrzymać przy tej baterii, dlatego że to bardzo dobrze pokazuje, jak branża baterii się rozwija, jak ogniwa się rozwijają. Według elektrowozu pojemność baterii wzrosła 8% przez 3,5 roku, co oznacza ponad 2% przyrostu jakby pojemności baterii, ale w ramach tej samej wielkości pojemnika baterii. Więc to jest kolejny dowód na to, że branża bardzo mocno się rozwija i to, że dzisiaj na przykład w takiej Tesli mam taką dużą baterię i ona miała brutto 90 kWh, to jestem przekonany, że dzisiaj po 7 lat od produkcji tego samochodu można by tutaj zmieścić nawet i 100 albo może nawet ponad 100 kWh w tej samej pojemności. I to jest, to warto też zawsze zaznaczyć, bo branża tak szybko się rozwija, że każdego roku ogniwa są coraz bardziej wydajne, coraz lżejsze, mniejsze i mogą przechowywać więcej energii. Dlatego za kilkanaście lat naprawdę w malutkich takich baterii pakach będziemy mogli przechowywać naprawdę sporo energii, która pozwoli na przejechanie nawet 500 km. Więc to jest nasza przyszłość. Kalifornia jako pierwsza wprowadziła zakaz od 2036 roku sprzedaży pojazdów ciężarowych spalinowych. I to jest pierwszy tego typu zakaz na świecie, już taki realny. Kalifornia od 2035 roku zakazuje, tak podobnie jak w Europie, zakazuje sprzedaży samochodów spalinowych, ale już rok później nawet nie będzie można stosować pojazdów ciężarowych spalinowych, tylko będą już musiały być elektryczne. I mówię tutaj o tym dlatego, że chciałbym Wam zobrazować na tym przykładzie, jak bardzo dużo gałęzi branży różnych się rozwinie, bo przystosowanie się do transportu ciężkiego niesie za sobą naprawdę wiele zmian. Chociażby infrastruktura do ładowania, producenci ogniw, producenci podzespołów różnych, silników. To wszystko wymaga naprawdę dużych
pierwszych dużych wdrożeń. Przeszkolenie ludzi, pracowników, logistycznie, to niesie za sobą wiele wyzwań. I tutaj chciałbym Was zachęcić, jeżeli macie jakieś ciekawe inicjatywy albo chcielibyście działać w takiej branży, to możecie też się odzywać. Ja osobiście nie rekrutuję do moich firm, ale czasami są osoby, które mają naprawdę fajne inicjatywy w ramach elektromobilności, które możemy gdzieś jakoś razem połączyć, więc pamiętajcie, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, idee, to możecie się do mnie zgłaszać i może coś wspólnie zrobimy. Na wszystkie maile zawsze odpowiadam. Nie szybko, ale zawsze odpowiadam, więc bardzo chętnie posłucham Waszych pomysłów, jeżeli coś macie i może wspólnie jakoś przyspieszymy trochę tą branżę, właśnie żeby takie projekty można było szybciej wdrażać i realizować. Tesla wprowadziła w końcu pakiet do trybu torowego dla modelu S Plaid. Pakiet jest bardzo drogi. Na razie w Polsce on nie jest dostępny, bo w Polsce nie jest jeszcze dostępny sklep Tesli. Będzie on dostępny w czwartym kwartale tego roku najprawdopodobniej. No jest on drogi. Na razie jesteśmy na stronie niemieckiej, w sklepie niemieckim Tesli i pakiet kosztuje między 13 a 18 tysięcy euro, w zależności od tego, jaki wariant wybierzemy, czy z kołami, z oponami, czy bez. No i w skład tego pakietu wchodzą przednie tarcze hamulcowe, tylne tarcze, zaciski hamulca, hamulec postojowy, płyn hamulcowy odpowiedni do wyścigów i zaktualizowanie programowania, czyli po prostu zdjęcie tej blokady, która pozwoli na jechanie do 322 km na godzinę, bo w tym momencie te samochody są zblokowane. Do tego jeszcze dochodzą opony, felgi i czujniki TPMS. I to działa tak, że musimy sobie to zamówić do najbliższego serwisu Tesli, tam jedziemy i oni nam to po prostu wszystko montują. No sporo to kosztuje, ale jeżeli ktoś chce wykorzystać potencjał najszybszego elektryka i najszybszego samochodu, to naprawdę warto i znam osoby, które to na pewno zamówią. I dla mnie to jest abstrakcja, ale jak ktoś jeździ na to, że to naprawdę warto, no i w końcu, tak jak Tesla obiecała, w końcu jest dostępny ten pakiet torowy. Na stronie niemieckiej widzimy, że będzie on dostępny od czerwca 2023, czyli już za chwilę i będzie można sobie testować, ale już mamy pierwsze filmy w internecie osób, youtuberów, recenzentów, którzy takimi samochodami jeździli, więc polecam obejrzeć i zastanowić się, czy warto coś takiego sobie dołożyć. W Stanach Zjednoczonych pojawiły się pierwsze filmy w takich prawdziwych, jadących, już niekoncepcyjnych, jadących samochodów Kia EV9. Ja niedługo będę na premierze w Niemczech Kia EV9, akurat dostałem zaproszenie. Nie mogę się doczekać, ale teraz możecie zobaczyć, jak wyjątkowy jest ten samochód, po prostu. Naprawdę uważam w dalszym ciągu, że to jest premiera numer jeden w tym roku i nie mogę się doczekać. To jest premiera, na którą najbardziej czekam, bardziej niż odświeżenie Tesli Model 3. I jak zobaczyłem tylko te nagrania, to od razu stwierdziłem, że muszę Wam je pokazać. Samochód naprawdę w trakcie jazdy prezentuje się fenomenalnie i już nie mogę się doczekać premiery. Na premierę jadę w przyszłym tygodniu, więc pewnie jeszcze jak będzie jakieś embargo, więc za jakieś dwa tygodnie pewnie zobaczycie u mnie film i będę miał okazję zobaczyć pierwszy taki model w Europie. Ciekawa historia odnośnie Tesli Roadster. Tak jak wiecie, Tesla nie zaczynała swojej przygody z samochodami od produkcji modelu S, bo to był drugi model. Pierwszym modelem była Tesla Roadster. Była to konwersja zrobiona na bazie Lotusa. Tesla dodała po prostu tam silnik, baterie i tak dalej, poprzerabiała i zrobiła takiego Roadstera. I tych Roadsterów było niedużo wyprodukowanych, bo było około 2000 sztuk. I one były bardzo drogie, to były takie samochody, które miały po prostu pomóc finansowanie dalszych rozwojów i budowy Tesli Model S. No i to wszystko się oczywiście udało, ale Tesla zakończyła po tych 2000 sztuk budowę tych produkcji, tych Roadsterów. No i czasami widać w internecie, że są na sprzedaż. Ja nawet w Norwegii, jak ostatnio byłem, to pokazywałem, że za 1 000 000 złotych można kupić takiego Roadstera. Ale ciekawa historia się wydarzyła, bo ktoś znalazł w kontenerze 3 nowiutkie z zerowym przebiegiem Tesla Roadster. Oczywiście baterie są tam uszkodzone i pewnie się nadają do kosza, no bo auta przez ponad 10 lat leżały w kontenerze, kupione przez jakiegoś Chińczyka, który po prostu ich nie odebrał, nie wiadomo co się stało, ale ktoś w końcu stał się właścicielem tych samochodów i trafią one na aukcję. I prawdopodobnie 3 takie samochody mogą być sprzedane za nawet $1 000 000. Więc jak macie możliwość zakupu takiego Roadstera, to polecam. A tutaj mówimy $1 000 000 za samochody, które są po prostu niezdatne do użytku, bo baterie są po prostu w nich martwe, bo przez 10 lat leżały w kontenerze, ale samochody mają nawet nowe folie, znaczy folie jeszcze z fabryki, nawet te papierowe dywaniki, wszystko nowiutkie, więc to jest dosyć ciekawa historia i pokazuje, jak dużą wartość trzymają właśnie starsze Tesle. Jedna z takich Tesli właśnie poleciała w kosmos, Elon Musk sam swój egzemplarz wysłał i właśnie 3 takie są do kupienia w Stanach Zjednoczonych. I na koniec
informacja o tym, że rozpoczęły się dostawy samochodów w Europie, który ma największy zasięg według procedury WLTP. Jest to Fisker Ocean. Fisker Ocean dostarczył pierwsze samochody, które według WLTP mają 707 jednostek w tym wariancie z największym zasięgiem. 700 km zasięgu według WLTP to jest takie ponad 400, prawie 500 takiego realnego zasięgu. To jest naprawdę bardzo duży zasięg. Samochód aktualnie jest dostępny w kilku krajach europejskich i oferuje różne konfiguracje silnikowe. W tej takiej najmocniejszej wersji samochód będzie mógł osiągnąć 100 km na godzinę w niecałe 4 sekundy. Ja niedługo będę miał okazję być w salonie Fiskera, więc Wam go na pewno pokażę. No i zobaczcie, co się dzieje. Już powoli zbliżamy się do 1000 km zasięgu WLTP. I myślę, że to jest kwestia kilku lat i naprawdę takie samochody zaczną się pojawiać, które będą miały na papierku 1000 km, a kilka lat później pojawią się takie samochody, które będą miały realnie 1000 km zasięgu, bo te zasięgi WLTP na przykład będą wynosiły grubo ponad 1000 km. Ja uważam osobiście, że to nie ma sensu, bo według mnie 300-400 km realnego zasięgu jest w zupełności wystarczające i zasięg nowych Tesli, na przykład Model S, tych podstawowych, bazowych, jest na tyle duży, że to wystarcza, bo jak zrobimy 400 km jadąc 130-140 km na godzinę, to to w zupełności wystarcza, byleby infrastruktura się rozwinęła. I to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam do mojego sklepu evpark.shop, gdzie możecie kupić sobie różne rzeczy i zapraszam Was też do zakupu mojego kursu Jak kupić Tesla, jakkupićtesla.pl. Możecie sobie zobaczyć. No i dziękuję, do zobaczenia. Cześć!